dzisiejszej konferencji prasowej. Do Państwa dyspozycji prezydent Maciej Gramowski oraz pani Agata Kurkowska, pełniąca obowiązki dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, a będziemy dzisiaj mówić o pakiecie dla medyka. Panie prezydencie, poproszę o kilka słów. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w każdej firmie, tak jest też i w szpitalu, najważniejsi są ludzie i specjaliści, którzy tą firmę tworzą. W naszej lecznicy grodziąckiej od wielu, wielu lat pracują wybitni specjaliści. Szpital od wielu lat współpracuje z ośrodkami akademickimi, z klinikami zarówno z Bydgoszczy, Gdańska, także z innych ośrodków akademickich. Dzięki temu w Grodziądzu pracuje bardzo dużo wybitnej klasy specjalistów. Naliczyliśmy, że jest około 50 medyków z tytułem doktora, jest kilku z tytułem habilitowanego doktora, jest kilku z tytułami profesorskimi. Oczywiście to dotyczy też kadry pielęgniarskiej, także tej kadry innych zawodów medycznych. To wszystko przekłada się na bardzo wysoką jakość usług, które oferuje swoim pacjentom nasz szpital. Ale żeby to rozwijać, żeby nasz szpital mógł się rozwijać, musimy działać na rzecz właśnie pozyskiwania kadry. Szpital czyni tu wiele działań, między innymi w ostatnim czasie podpisał umowę z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Dzięki temu w Grodziądzu kształcone są kadry pielęgniarskie i nie tylko. Także taka podobna umowa została podpisana z Powiślańską Szkołą Wyższą, gdzie też kształcimy kadry pielęgniarskie i też z zawodów takich technicznych, medycznych. Nie tak dawno, dokładnie kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę z Politechniką Bydgoską. Pewnie jak Państwo wiecie, Politechnika Bydgoska stara się o akredytację na kształcenie na wydziale lekarskim. Przewidujemy, czy tak zapowiedzi władz Politechniki wynika, że uzyska tą akredytację w grudniu tego roku, a nabór już będzie w roku 2024, czyli to jest dosyć krótka perspektywa. To jest duża szansa też dla Grudziądza, dla szpitala, że ta placówka będzie jedną z kluczowych, jeżeli chodzi o kształcenie właśnie kadry, tym razem na poziomie lekarskim, nie pielęgniarskim. Ale nasze działania też idą w innym kierunku. Chcielibyśmy zachęcić do odbywania staży i tak zwanych rezydentur w naszym grudziąckim szpitalu. Stąd przygotowaliśmy pakiet dla medyków, dla młodych medyków. Może krótko powiem, stażyści to są osoby, które ukończyły wydziały lekarskie i odbywają 13-miesięczny staż, obowiązkowy staż, pracują w oparciu o umowę o pracę i po tym 13 miesiącach zdają stosowne egzaminy i idą na tak zwaną rezydenturę. Czyli rezydentura to jest z kolei takie kształcenie od 5 do 6 lat i po okresie rezydentury zdaje się egzaminy specjalizacyjne i pracuje się w danej specjalizacji, więc są to młodzi lekarze, ale bardzo ważne jest, aby ich przyciągnąć do Grodziądza i związać z grodziąckim szpitalem. I w tym kierunku właśnie idzie ta inicjatywa. I otóż w naszym grodziąckim szpitalu na dzień dzisiejszy mamy około 25 stażystów. Mamy mniej, ale docelowo chcielibyśmy, żeby było 25 stażystów, czyli chcielibyśmy pozyskać te młode osoby. To samo dotyczy rezydentur. W tej chwili jest około 60 rezydentów, no ale chcielibyśmy zabiegać, żeby tych rezydentów było jeszcze więcej. I cóż przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy, Państwo macie na tych tablicach wymienione, w ramach zachęcenia młodych medyków do pracy w naszym grodziąckim szpitalu, przygotowaliśmy taki pakiet. I pakiet ten obejmuje po pierwsze stałe wynagrodzenie i stałe stypendium w wysokości 40% wynagrodzenia.
Trzeba pamiętać, że rezydenci opłacani są przez Ministerstwo Zdrowia, więc to jest dodatek dodatkowy, który, dodatkowe wynagrodzenie, które mogą uzyskać. Nie wszystkie ośrodki coś takiego oferują. Dalej, co jest bardzo ważne, bezprowizyjne pośrednictwo w najmie mieszkania, ponieważ są to często osoby spoza Grudziądza, niezwiązane z Grudziądzem. Część oczywiście jest osób, które wyjechały na studia z Grudziądza, ale część jest właśnie z różnych części Polski i aby ich tutaj dobrze przyjąć, chcielibyśmy zaoferować właśnie takie pośrednictwo firmowane też przy wsparciu MPGN-u w poszukaniu mieszkania, które będzie odpowiadało oczekiwaniom właśnie tych młodych medyków. Dalej, gwarancja miejsca pracy, no bo to jest związanie się ze szpitalem przez pierwszy rok, później przez kolejne 6 lat. Zależy nam na tym, żeby ta osoba została w Grudziądzu i związała swoją karierę zawodową właśnie z naszą lecznicą, czyli to jest gwarancja stałej pracy na kolejne naście lat czy dziesiątki lat. Są przykłady medyków, którzy pracują w grudziąckim szpitalu przez 20-30 lat czy całe swoje życie zawodowe wiążą z naszym szpitalem, a jednocześnie rozwijają się w oparciu o ośrodki akademickie. Bo to jest bardzo blisko. Dzisiaj korzystanie z ośrodków akademickich czy w Gdańsku, czy w Bydgoszczy nie jest żadnym problemem, aby tam się kształcić i podnosić swoje kwalifikacje. Praca na nowoczesnym sprzęcie. No, nasz szpital słynie z tego, że mamy nowoczesny sprzęt, cały czas ten sprzęt inwestujemy, on jest odtwarzany. Państwo pewnie wiecie, że na przykład planujemy zakup robota, chociażby z takich nowszych teraz rzeczy, ale inwestujemy dziesiątki milionów, jakby to zliczyć, w ten nowoczesny sprzęt, co daje też perspektywę rozwoju tej młodej kadry. Dalej, fundusz szkoleniowy i to jest taka możliwość, taki bon, który daje możliwość wykorzystania na różnego rodzaju szkolenia. Medycy całe życie się szkolą i to jest bardzo ważne. Szkolenia są bardzo drogie, więc to jest też taka dodatkowa zachęta, że taki bon będzie tutaj możliwy do wykorzystania. No i oczywiście ukierunkowanie na praktykę, na to, żeby ktoś był dobrym operatorem. Dobrym medykiem to właśnie trzeba często być dobrym operatorem i dobrze praktykować, wiele robić zabiegów, żeby się dobrze wykształcić i to gwarantuje tak duży specjalistyczna jednostka, gdzie tu się dużo dzieje, tu są setki, dziesiątki, tysiące różnych operacji, różnych przypadków, co z punktu widzenia właśnie możliwości kształcenia, rozwoju dla młodego medyka jest bardzo, bardzo ważne. Dalej, dopłaty, możliwość uczestniczenia w podnoszeniu kwalifikacji, mówiłem, to jest też bardzo ciekawe, dostępność do specjalistycznej literatury i różnego rodzaju portali. Chcemy rozwijać na przykład bibliotekę tutaj medyczną, czytelnię medyczną. Może to wbrew pozorom jest taka drobnostka, ale to też jest ważne, żeby tutaj była dostępność literatury, z której ci medycy muszą korzystać. To o czym mówimy, to też wynika ze spotkań z medykami, z tymi młodymi medykami. Wręcz pani dyrektor zaproponowała, żebyśmy powołali taki zespół stażystów i rezydentów, którzy będą dzielili się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami. Co oni by chcieli, tak naprawdę co im potrzeba, żeby tutaj funkcjonować w szpitalu. I to jest jeden z takich może drobnych rzeczy, ale właśnie dostęp do specjalistycznej literatury i portali. Dalej karnety sportowo-kulturalne z naszej oferty, którą miasto tutaj oferuje, dopłaty do żłobka, gwarancja miejsca w przedszkolu miejskim. To są może drobne, ale też z punktu widzenia ludzi młodych ważne rzeczy. To tyle tytułem wprowadzenia. Dodam, faktycznie zebraliśmy zespół młodych ludzi, kilku jeszcze studentów, którzy będą naszymi stażystami i kilka osób na stażu, które faktycznie podejmują starania, aby dostać miejsce specjalizacyjne w naszym szpitalu i z nimi wypracowaliśmy te punkty, które są teraz przedstawione w pakiecie dla medyka. Nie ukrywamy, kluczową kwestią jest to stypendium, które zakładamy, że może mocno jakby spowodować, że nasza placówka będzie konkurencyjna w stosunku do innych placówek w okolicy, czyli miasta typu Toruń, Bydgoszcz już taką ofertę mają dla swoich lekarzy, ponieważ są to też szpitale kliniczne. W zakresie tych
dodatków powstanie odpowiedni regulamin. Wszystkie informacje będą w nim zawarte po to, aby nasi medycy mogli się z tym dokładnie zapoznać i mam nadzieję wybrać naszą placówkę. Tak jak pan prezydent również przekazał miejsc stażowych, w tej chwili mieliśmy zajętych, w tym roku mieliśmy zajętych 14, to jest więcej niż w ubiegłych latach, bo nie przekraczaliśmy 10 miejsc. Natomiast na przyszły rok już na tą chwilę mamy informację o 20 zajętych i ubiegają się następni lekarze o odbycie stażu w naszej placówce, co dobrze rokuje, bo to jakby pokazuje, że placówka zaczęła być atrakcyjna merytorycznie dla młodych lekarzy. A co do tej pory szpital oferował stażystom i rezydentom, żeby związali się z tą grudzią? No niestety nie było takiej oferty. Pracowaliśmy nad tą ofertą już od ubiegłego roku. No środki finansowe przede wszystkim musieliśmy wygospodarować na ten konkretny cel, bo jest to znaczna kwota, jeżeli oszacujemy, że jest to około 3000 zł na osobę, a tych osób, tutaj jak pan prezydent wskazał, jest kilkadziesiąt, no to łatwo to sobie przeliczyć, że środki były największą przeszkodą. Ale na ten moment przy deklaracji współpracy w zakresie finansowania z miasta będziemy starać się rozwijać ten projekt. To jest 40% wynagrodzenia średniego, czy? Wynagrodzenie rezydentów i wynagrodzenie stażystów reguluje specjalne przepisy. One wskazują wysokość tego wynagrodzenia na określony rok. Do 40% to będzie zawierał regulamin, ile dokładnie, na którym etapie. Ale około tych 3000 zł szacowaliśmy na osobę, na miesiąc. A jak dotąd udawało się zatrzymać stażystów i rezydentów? Jak wygląda to w statystykach? Czy to się udawało, czy wręcz przeciwnie, nie związywali przyszłości z tą grudziącą? Wiele z osób jest jakby po tych 5, w sumie prawie 6 latach związanych na tyle, że te decyzje, no to są zawsze osobiste decyzje, również wpływają na nie sytuacje jakby prywatne, gdzie się będzie dalej żyło i wypełniało tę misję, jaką jest bycie lekarzem. Natomiast no myślę, że warunki, które oferujemy lokalowo, sprzętowo, zakres specjalizacji, które w naszym szpitalu mogą być jakby realizowane, jest na tyle duży, że miejsce oferowaliśmy i oferujemy nadal naszym rezydentom jakby bez zmian. To jest kwestia w dużym stopniu wyboru komfortu pracy, stabilizacji tej pracy, wysokości wynagrodzenia, dużo różnych czynników. Wielu rezydentów z nami pozostaje, większość w zasadzie powiedziałabym. Natomiast no, musimy na to też patrzeć przez pryzmat tego, że w tym momencie życia no, jakby każdemu może się zmienić postrzeganie miejsca zamieszkania czy miejsca pracy i wtedy takie decyzje o zmianie miejsca również zapadały. To ja jeszcze zapytam o ten pakiet dla medyka. Czy on dotyczy nowych osób, czy również tych, które obecnie w lecznicy są? Dla osób, które rozpoczną staż po miesiącu listopadzie i będzie ta oferta kierowana dlatego, że ci stażyści obecni już kończą staż i tu jakby nie byłoby to zbyt efektywne. Natomiast co do rezydentów, to i dla nowych, i dla tymczasem pracujących z nami, natomiast to jest też kwestia deklaracji współpracy na podstawie umowy lojalnościowej na później, czyli jakby deklaracji zwrotu tego pobieranego stypendium w odpracowanym czasie, więc no, to jest decyzja indywidualna rezydentów, na ile będą chcieli związać się z naszą placówką po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. A ta grupa, o której mówicie, że już jest zainteresowana, 20... Tak. To jakieś oddziały... To są stażyści. Tak, to są lekarze stażyści. Lekarz stażysta ma program stażu, musi przejść przez określoną ilość oddziałów w określonym czasie, 13 miesięcy. I to jest jakby taki ogólny staż lekarski, czyli jeszcze nie specjalistyczny. Natomiast kwestia tego, kto potem na rezydenturę, gdzie się dostanie, jest zależna od ilości wolnych miejsc rezydenckich szpitala, od ilości miejsc przydzielonych na województwo. No tutaj kilka czynników na to wpływa, także to jest taka trochę bardziej niewiadoma, ale z tych osób, które są wewnątrz szpitala, mamy już deklarację, jakie oddziały chciałyby wybrać i tam miejsce jest. To jakie? Jest oddział chorób wewnętrznych, jest zakład radiologii, jest oddział urologii, także no jakby wzbogacamy zasobami już jakby w trakcie specjalizacji lekarzami, a no stażyści muszą przejść przez cały szpital, więc to jeszcze nie jest tak bardzo sprofilowane. Pierwsze spotkania ze stażystami zaraz jak przychodzą, jak co roku się odbędą, wtedy dopytujemy, jakie mają swoje preferencje, no bo zapewne jakieś są. No i też jakieś tam robimy rokowania, czy potem będą mieli miejsce u nas, no bo to tak jakby zależy od wolnych miejsc, które możemy zaoferować. A czy w związku z tym, że Udorówka nie działa i nie ma tego porozumienia ze świeciem, te miejsca akredytacyjne zostały stracone?
miejsca akredytacyjne dla neurologii w tej chwili, no niestety nie możemy ich zajmować w zakresie nowych rezydentur, natomiast przeniesienia z innych rezydentur trwających jeszcze możemy realizować. A ja może tylko wyjaśnię, że porozumienie z świecią, które mieliśmy zawrzeć, miało polegać na tym, że będą mogli nasi lekarze odbywać tam część swojego szkolenia specjalizacyjnego, część, nie całość, tak? Także to jakby to porozumienie nie wyklucza odbywania specjalizacji, dlatego że no, w jakimś zakresie można pełnić w innym szpitalu tą część stażu, niekoniecznie w świecie. Mamy rezydentów w tej chwili na oddziale neurologicznym i oni dokończą swoją specjalizację. Tutaj nic nie grozi temu, żeby tę specjalizację zakończyć. Mam nadzieję, z sukcesem.